parafia ma za sobą bardzo piękną, bogatą historię, tak jak piękną i bogatą historię mają za sobą Świętochłowice. Ta historia Świętochłowic i historia tej parafii bardzo się przeplatają ze sobą, są ze sobą ściśle związane, a mianowicie mimo, że Świętochłowice mają 700 lat, to w zasadzie rozwój tego miasta, rozwój tej miejscowości to jest ostatnie 150 lat. Tak samo jest ze społecznościami parafialnymi w tym mieście. Jeśli przyjrzymy się zarówno społeczności katolickiej, jak i społeczności ewangelickiej, to najstarszy lipiński kościół to jest właśnie druga połowa XIX wieku. Potem kościół świętych apostołów Piotra i Pawła, tutaj w centrum Świętochłowic. I troszeczkę później, kilkanaście lat później, powstaje ten kościół i ta parafia. Wcześniej ewangelicy ze Świętochłowic, mieszkający tutaj w tym mieście, uczęszczali na nabożeństwa do kościoła Elżbiety w Chorzowie i byli członkami tamtejszej parafii. Ale Świętochłowice rosły, rozwijały się, przybywało tutaj zarówno mieszkańców, jak i domów. Dlatego zdecydowano się na początku prosić księży z Chorzowa, aby przyjeżdżali tutaj do Świętochłowic, odprawiać ewangelickie nabożeństwa. I tak jak to było wówczas, można powiedzieć, powszechne, pierwsze nabożeństwa ewangelickie odbywały się tutaj w Świętochłowicach, w wynajętej na ten cel i przystosowanej do tego celu sali w jednej z restauracji, która znajdowała się przy ulicy, dzisiejszej ulicy Wyzwolenia. Tego budynku dzisiaj już nie ma, został zburzony, ale w tamtych czasach tak było. Pionierskie czasy, więc ksiądz z Chorzowa, konno zapewne, raz w miesiącu przyjeżdżał tutaj do Świętochłowic, odprawiał nabożeństwo. Natomiast na co dzień ewangelicy świętochłowiccy chodzili właśnie do Chorzowa, tam brali śluby, tam czcili dzieci, tam na cmentarzu przy kościele Elżbiety chowali swoich zmarłych. Jednak ta społeczność ciągle rosła. Powstała najpierw szkoła ewangelicka w Świętochłowicach, równocześnie powstała szkoła ewangelicka w dzisiejszym Chorzowie na Toryn. Te społeczności szkolne postanowiły zawiązać Komitet Budowy Kościoła. Taki Komitet Budowy Kościoła powstał tutaj w ostatnich latach XIX wieku. Oczywiście zbierano środki, zbierano pieniądze, ale przede wszystkim poszukiwano miejsca. I dokładnie w noc sylwestrową roku 1899 książę Ludwik Henkel von Donnersmarck podpisał akt darowizny działki, gruntu pod budowę kościoła ewangelickiego w Świętochłowicach. Tego gruntu, na którym teraz stoi kościół. Ten dokument jest bardzo ciekawy, a mianowicie zakładał, że zostanie tutaj wybudowany kościół, zwrócony głównym wejściem w stronę głównego wejścia balkonu siedziby dyrekcji kopalń księcia von Donnersmarck. Książę zastrzegł sobie, że główne wejście do kościoła ma być widzialne z jego gabinetu. Przestrzeń pomiędzy jednym a drugim budynkiem miała być niezabudowana. Niestety te plany zostały pokrzyżowane później przez budownictwo powojenne. Powstały dwa dzisiaj istniejące budynki, Guslika i Honoratki. Został tutaj wykorzystany gotowy projekt stworzony przez architekta z Saksonii o nazwisku Memminger. Natomiast ten projekt został dostosowany do śląskich warunków przez książąt Donnersmarck o nazwisku Nixdorf. Człowiek ten dokonał tutaj czegoś wielkiego, mianowicie mimo tego, że byliśmy tutaj w sąsiedztwie kopalni Polska, byliśmy tutaj na terenie, jesteśmy na terenie, gdzie ciągle jeszcze pojawiają się tąpnięcia, szkody górnicze, ten kościół nigdy w żaden wielki sposób nie ucierpiał z powodu szkód górniczych. Pierwszą
niedzielę Adwentu 1901 roku. Kościół ten został poświęcony i oddany parafianom do użytkowania. A więc tempo było rzeczywiście ogromne. W ciągu 2 lat wybudowano kościół, wyposażono go w pełni. W ławki, ołtarz, ambonę, w organy, które są dziełem świdnickiego organistrza, chyba najsłynniejszego śląskiego organistrza firmy Szlak i Synowie. Organy, które potem w latach 30. zostały przebudowane przez inną śląską firmę organistrzowską Rigera z Karniowa. Ten kościół jest budowany z pięknej, czerwonej, klinkierowej cegły. Możemy go sobie tak wyobrazić, to zawsze mówię osobom, które przychodzą tutaj pod kościół, żeby zamknęły oczy i spróbowały wyobrazić sobie ten kościół z czerwonego klinkieru. Ja mam w swoim mieszkaniu obraz tego z parafia, który tak właśnie zamykając swoje oczy namalował, można powiedzieć, wizję tego kościoła w czerwonej cegle. Natomiast kościół ten stał przez ponad 100 lat osnuty dymami tutaj Falwa, potem Florian. I te dymy odcisnęły tak mocne, czarne piętno na tym kościele, że dziś trudno sobie wyobrazić ten kościół w szacie pięknego, czerwonego klinkieru, ale taki ten kościół był. Kiedy myślę, kiedy rozmawiam z różnymi osobami na temat ewentualnego remontu, elewacji tego kościoła, przywrócenia mu tego czerwonego, klinkierowego wyglądu, jedni mówią tak, to będzie piękne, inni mówią nie, to trzeba zostawić tak, jak to jest, dlatego że to jest taki swoisty smak tego kościoła, swoisty urok. Starsi parafianie opowiadają o tym, jak w czasie wojny do Huty Florian przywożono różnego rodzaju metalowe elementy we wiadomym celu, mianowicie aby je przetopić i wykorzystać na cele zbrojeniowe. W różnych miejscach zbierano, na terenie Niemiec zbierano takie metalowe elementy albo też grabiono takie metalowe elementy. Z jednym z takich transportów tutaj do Świętokłowic nie wiadomo do końca kiedy trafiła dziwna figura, która przykuła oczy pracowników u tych Florian, którzy powiedzieli, że to chyba jakiś święty tego nie przetopią. Bo posłano to księdza do parafii Piotra i Pawła, który stwierdził, że no to nie jest figura świętego, to jest figura Marcina Utra. Wezmijcie tutaj księdza z parafii ewangelickiej. Rzeczywiście tym sposobem ta figura znalazła się tutaj w kościele. Przez szereg lat stała z przodu pod amboną, natomiast od kilkunastu już lat ma swoje miejsce z tyłu przy wejściu do kościoła. Nie wiadomo skąd pochodzi. Nie wiadomo kiedy powstała ta figura. Nie wiadomo w jaki sposób znalazła się tutaj w Świętokłowicach, to znaczy, jeżeli będzie jej pochodzenie. Natomiast już od czasów wojny stoi w tym kościele. Przybył tutaj do Świętokłowic w roku 1937 jako młody ksiądz, aby objąć tę parafię. Były to czasy bardzo trudne, niełatwe. Już było słychać o zbliżających się konfliktach i rzeczywiście w 1939 roku, kiedy nadeszła II wojna światowa, ksiądz Leopold Rabe musiał opuścić jako zdeklarowany Polak, jako zdeklarowany działacz społeczny tutaj w Świętokłowicach. Musiał opuścić tę parafię, musiał opuścić Świętokłowicę i przez czas II wojny światowej ukrywał się w małej wsi na Zarodziu. Nie mógł wykonywać służby pasterskiej, musiał zająć się innymi zajęciami.
W tym czasie od roku 1939 do 1945 już pasterzem tej parafii był ksiądz Werner Koderisz, który w 1945 roku z kolei musiał parafię opuścić przed nadejściem frontu, przed nadejściem Armii Czerwonej. W roku 1945 pierwsze nabożeństwa tutaj odprawiali księża z Chorzowa. W Chorzowie księża dotarli wcześniej, powrócili wcześniej do parafii. Natomiast ksiądz Leopold Rabek wrócił latem 1945 roku do Świętokłowic, do kościoła, który był chroniony przez parafian 24 godziny na dobę. Parafianie tutaj, dwóch parafian, mówi się o tym, że dwóch parafian 24 godziny na dobę było tutaj w kościele, spali tutaj, pilnowali tego kościoła, żeby wyglądał, że nic złego się nie stało, żeby ten kościół nie został ewangelikom odebrany, ani też, żeby nie został splądrowany. Czasy były rzeczywiście paskudne. Ksiądz Leopold Rabe działał tutaj od roku 1945, potem nieprzerwanie do przejścia w stan spoczynku w roku 1978. A więc praktycznie całe dziesięciolecia historii tej parafii to jest właśnie czas jego działalności. Był człowiekiem bardzo aktywnym, oprócz proboszczowania w Świętokłowicach był administratorem parafii w Rudzie Śląskiej w Irku. Przez jakiś czas dojeżdżał na nabożeństwa do Mysłowic, do Chodunowa, dzisiaj to jest dzielnica Lędzin. A nawet był taki czas, że dojeżdżał tutaj ze Świętokłowic na Płaszczyznę. Ksiądz Leopold Rabe musiał stawić czoła temu, że po II wojnie światowej liczba parafian spadła. I to bardzo znacząco, dlatego że przed II wojną światową ta parafia liczyła ponad 2000 członków, natomiast po wojnie pozostało około 1000. Potem kolejne lata 60., 70., 80. to lata migracji i lata, w czasie których liczba parafian dalej malała, także dzisiaj liczba parafian wynosi tutaj około 150 osób, a więc niewiele osób. Można powiedzieć, że mniej niż 1/10 tego, co było na samym początku, kiedy ten kościół był budowany. Ksiądz Rabe przede wszystkim w tamtych trudnych czasach starał się ludzi jednoczyć, ale starał się też ludziom pomagać. Mówi się o tym, że kiedy ksiądz Rabe szedł ulicami Świętokłowic, każdy mu się kłaniał, dlatego że był człowiekiem, który nikomu nigdy nie umawiał pomocy, dla każdego zawsze miał czas. Był bardzo ważnym społecznikiem tutaj w Świętokłowicach. Nie wyobrażam sobie tamtych czasów wręcz. Podziwiam księży starszych, którzy wtedy pracowali, którzy wtedy rozwijali parafię, którzy wtedy starali się budować nowe plebanie, nowe kościoły, w czasach, w których rzeczywiście niczego nie było. Te relacje na samym początku były bardzo dobre. Są świadectwa o tym, jak kiedy poświęcano ten kościół, parafia świętych apostołów Piotra i Pawła, parafia rzymskokatolicka, podarowała obrusy ołtarzowe, obrusy na ołtarz tego kościoła. A normalnym było to, że kiedy budowano jeden i drugi kościół, tutaj w centrum Świętokłowic, kościół Piotra i Pawła, ten kościół świętego Jana Chrzciciela, na budowę obu świątyń składali się zarówno katolicy, jak i ewangelicy. Właściciele fabryk, właściciele kopalń, ludzie, którzy mieli troszeczkę więcej pieniędzy, ułożyli zarówno na jedną, jak i na drugą parafię, na jedną, jak i na drugą budowę. Także te początki były bardzo, bardzo dobre. I od początku myślę, ta
ten ekumenizm się tutaj dobrze kształtował, dobrze rozwijał. Takim szczególnym czasem ekumenizmu tutaj są lata 80., kiedy tu w Świętokłowicach organizowano na przykład ekumeniczne nabożeństwa z okazji Dnia Górnika, czyli na Barbórkę. Takie barbórki ekumeniczne tutaj się odbywały, zresztą są zdjęcia, kiedy ławki tego kościoła są pełne ludzi w górniczych mundurach, kiedy przed ołtarzem stoją obok siebie, razem ze sobą księża anglicy i katolicy. Tutaj z tego kościoła było transmitowane, czy w tamtych czasach retransmitowane, pierwsze telewizyjne nabożeństwo ekumeniczne właśnie tutaj na Górnym Śląsku, więc te relacje były bardzo dobre. Dzisiaj jest podobnie, dzisiaj jest tak, że mamy bardzo dobrą relację z parafiami kościelnymi i otwieramy się jak bardziej na społeczność całego miasta, dlatego że ewangelicy, mimo że stanowią dzisiaj ogromną mniejszość w mieście, ale nigdy nie byli wyobcowani ze społeczności tego miasta. Nigdy nie stanowili czegoś ekstra, czegoś obok, nigdy nie tworzyliśmy jakiegoś getta, ale zawsze wspólnie ewangelicy i katolicy budowali to miasto, żyją, żyli tutaj i będą żyli. I ważnym jest to, aby traktować siebie po partnersku jako bracie. Mój związek z Kościołem to jest związek od dzieciństwa, dlatego że wychowałem się w domu, w którym życie w Kościele i z Kościołem było zawsze bardzo ważnym elementem, bardzo ważną częścią życia. I od dzieciństwa pamiętam, kiedy moi rodzice zabierali mnie do kościoła. Potem, już kiedy miałem kilka lat, w kościele ewangelickim jest taka tradycja, taki zwyczaj, że dla dzieci jest organizowana tak zwana szkółka niedzielna, czyli nabożeństwa dla dzieci. I pamiętam, mając 5-6 lat, jak uczestniczyłem w tych nabożeństwach dla dzieci. Potem pamiętam lekcje religii, spotkania różne w parafii. Także mogę powiedzieć, że jestem związany z dzieciństwem. Natomiast studia teologiczne zaczęły się po maturze. 5 lat studiów teologicznych. No i mogę już teraz oglądać na 14 lat pracy mojej jako duchownego, jako księdza w kościele, a od ponad 7 lat już tutaj się to powiedzieć. Czyli połowa tej mojej już pasterskiej służby jest tutaj.